Ja maluję z natury, ja jestem malarzem realistą. Ja skończyłem szkołę bardzo awangardową, nowoczesną w Łodzi. Po szkole wyniosłem pewne nawyki związane z tradycją polskiej awangardy, ale przyszedł moment, kiedy wróciłem do realizmu. Stwierdziłem, że jest to jedyna metoda, żeby się naprawdę sprawdzić i właściwie co? Dać ludziom radość, bo ja nie mam ochoty ludziom tłumaczyć, że są źli czy dobrzy, a życie będzie takie, że za pół roku wszyscy się spalą albo zdechną, albo zabraknie tlenu. Ja chcę ludziom dawać ciepło, przyjemność i frajdę. Frajdę z życia, bo życie jest związane z naturą, my jesteśmy częścią natury. Nie możemy się wyodrębnić jako cywilizacja i tą naturę tylko nożyczkami odcinać, bo nam przeszkadza. To piękno, ta radość życia, która nas otacza, powinna nam towarzyszyć psychicznie co dzień, w każdym działaniu, w każdym momencie spaceru, chodzenia czy myślenia o tym, że tą naturę trzeba szanować, żyć, bo to jest takie nasze mieszkanie. No nie śmiecimy w mieszkaniu, nie ryjemy ścian młotkiem, bo to ma być ładne, przytulne nasze i tak ma być w naturze. I dlatego ta radość moja z faktu, że ja mam pracownię w lesie nad jeziorem, słyszę ptaki, widzę jezioro, żona moja chciała mieć dom. To również marzyła o tym i ona ma dom, a ja mam pracownię. Całe życie malowałem poza własną pracownią. Nie miałem własnej pracowni, wynajmowałem. Warunki czasami były świetne, czasami mniej świetne. Kilka tych pracowni z powodów niezależnych ode mnie zmieniałem, ale wszystko to było nie moje, wszystko to było zawsze obarczone faktem, że a może mi gospodarz za miesiąc, za pół roku wymówi, więc była to zawsze jakaś gonitwa, prowizorka. Natomiast teraz ja mam świadomość, że jedynym powodem, który mnie wygoni z pracowni, będzie mój zgon. Co jest zresztą naturalną procesem i wcale mnie to nie martwi. Natomiast nie wyrzuci mi ktoś, nie podniesie mi czynszu i nie każe mi się tłumaczyć, że za dużo światła zużywam, panie Januszu, i tak dalej. Więc radość moja jest taka, w końcu życia, bardzo taka prawdziwa. To, że ja maluję w naturze, wiąże się również z tym, że ja z tą naturą żyję. Ja ją przeżywam tak samo, jak przeżywam jesień, radość czy satysfakcję ze smacznego obiadu. To jest częścią moją, ja uważam siebie za część natury i stąd mój pełen szacunek dla tej natury, pokora i chęć symbiozy z nią. Będzie to dalsze pogłębianie wiedzy o warsztacie malarskim, bo moja żona na przykład twierdzi, że ja zrobiłem się mistrzem wody. No, mistrzem wody się zrobiłem przez to, bo rzeczywiście maluję wodę czasami taką, że ludzie są zdumieni, że można tak niemalże fotograficznie, a przecież to się robi tylko ręką i pędzlem. Ale to są lata studiów, lata analiz. Przede mną jeszcze jest bardzo wiele tematów, na przykład niebo i chmury. Ja do dzisiaj pamiętam przepiękny obraz Ferdynanda Ruszczyca. Takie pole, na którym ciężko zaorany takim wielkim radłem wół ciągnie to radło i rolnik orze ziemię. Ta ziemia jest taka ciężka, nabrzmiała tym losem człowieczym, a nad nim jest takie nieprawdopodobnie zachmurzone, groźne niebo. I to niebo ma różne oblicze. Ja jestem pilotem szybowcowym, latałem. Widziałem to niebo z różnych miejsc, i z góry, i z dołu, i ze środka. I uważam, że to jest jeszcze temat przede mną. Zacząłem już nawet analizować niektóre zdjęcia, niektóre sytuacje, jak wygląda zachód, jak wygląda kumulus burzowy, jak wygląda nimbo, ten chmury stratosferyczne. To są też nieprawdopodobne zjawiska, szczególnie w kontakcie ze Słońcem. To się robią rzeczy nieprawdopodobne, zachody, wschody. A więc jest jeszcze całe mnóstwo tematów przede mną. Całe mnóstwo i co jest najważniejsze, jest we mnie chęć pracy. I to jest chyba to, co jest sednem.